Gromadzimy się we wspomnienie świętego Mikołaja w gronie oazy ruchu Światło-Życie z przedstawicielami domowego kościoła, naszą parą diecezjalną, na spotkaniu z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, metropolitą białostockim. Ekscelencjo, chcielibyśmy zapytać na początek o doświadczenie księdza arcybiskupa związane z ruchem Światło-Życie, zarówno jako człowieka młodego, może potem kapłana, jak to w życiu księdza arcybiskupa z oazą było? Z oazą spotkałem się wiele lat temu. Byłem na czwartym roku w seminarium, jeszcze przed seminarium osobiście uczestniczyłem w Zakopanem na oazie, a potem już jako kleryk na czwartym roku w seminarium byłem jako animator i właściwie każdego roku potem na czwartym, na piątym, na szóstym i po święceniach też prowadziłem oazę Dzieci Bożych. Także w jakiś tam sensie mam kontakt z oazą, miałem kontakt z oazą. Osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny ruch, bardzo jak na owe czasy, dzisiaj może troszeczkę sytuacja się zmieniła, ale wówczas no to było doskonałe połączenie modlitwy z rekreacją, jednocześnie z poznawaniem środowiska. Wiadomo, że sytuacja była trudna, czasy komunistyczne. Trudno było też organizować tego typu spotkania, dlatego że były kontrole różne. Wszyscy się nazywali, zwłaszcza animatorzy czy prowadzący, wujek, ciocie. To była taka mini konspiracja, ale to uważam, że było bardzo fajne, dlatego że zawsze była piękna atmosfera. Trudno było na przykład zdobyć to, co było potrzebne i do kuchni i tak dalej. To były nieraz walki z wiatrakami, niemniej jednak to była wspaniała atmosfera zawsze i ja byłem osobiście i w Kielcach, i w Zakopanem ze 3 razy, i w Koczale gdzieś tam pod Koszalinem, jeszcze gdzieś indziej. Także myślę, że jest to ruch, który się bardzo dobrze sprawdził dzięki tu księdzu Blachnickiemu. I który myślę, że do dzisiaj się sprawdza. Oczywiście zmieniły się sytuacje, zmienił się kontekst społeczny, ale pozostaje on formą na pewno bardzo fajną dla młodzieży, dla dzieci, ale też i dla rodzin, bo teraz są też oazy rodzin. W jednym z pierwszych wywiadów już tutaj na ziemi białostockiej ksiądz arcybiskup powiedział, że priorytetem posługi Waszej Ekscelencji, jednym z priorytetów będzie właśnie młodzież i rodzina, czyli te grupy, do których szczególnie jest zaadresowana formacja i przesłanie ruchu Światło-Życie. Może zechciałby ksiądz arcybiskup tę myśl szczególnie rozwinąć? Jeśli chodzi o młodzież, to jestem mile zaskoczony, dlatego że tutaj w archidiecezji białostockiej jest bardzo dużo różnych ruchów, które gromadzą młodzież. No jest też bardzo pięknie rozwinięta oaza i cały szereg jeszcze innych. Jest duszpasterstwo akademickie, mamy 3 ośrodki, właściwie prawie 4. 6 kapłanów jest oddelegowanych do duszpasterstwa studenckiego. Mieliśmy spotkanie pierwsze takie organizacyjne. Będą kolejne, tak żeby ewentualnie zobaczyć jeszcze, co możemy, jak możemy lepiej zorganizować to duszpasterstwo. Są możliwości, myślę, że trzeba zrobić, dlatego że mamy około 30 tysięcy studentów tutaj w Białymstoku. Jest około 13 uczelni wyższych, dlatego mamy ogromne pole do popisu i dlatego tutaj trzeba będzie więcej zrobić jeszcze. Jeśli chodzi o rodziny, tak samo myślę, że dzisiaj rodzina jest wystawiana na ogromną próbę, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że ta rodzina w wymiarze sakramentalnym jest bardzo często bombardowana, bardzo często niszczona na różne sposoby, dlatego trzeba bronić rodziny, trzeba robić wszystko, żeby rodzina była mocna zawsze, żeby rodzina pozostała sakramentalną rodziną, co nie znaczy, że innych nie trzeba brać pod opiekę, bo dzisiaj papież Franciszek bardzo mocno nam mówi, że musimy wychodzić i do tych, którym się w życiu nie powiodło, którzy z takich czy innych przyczyn się rozeszli. Trzeba im towarzyszyć, trzeba im pomagać, szukać możliwości, żeby i oni odnaleźli swoje miejsce w Kościele, żeby nie czuli się odrzuceni. Kościół nikogo nie odrzuca i nie ma prawa odrzucać w imię przekazania miłości. Dlatego tutaj cieszę się, że w naszej archidiecezji mamy kilka programów formacyjnych, mamy wieczory dla zakochanych. W tej chwili przygotowujemy formację wielowymiarową dla młodych małżeństw we współpracy z diecezją warszawsko-praską, dlatego że tam jest ta właśnie formacja bardzo dobrze rozwinięta dzięki księdzu arcybiskupowi Hozerowi.
Już rozmawiałem z nim przynajmniej ze dwa razy. Są gotowi w każdej chwili przyjechać i przygotowujemy pierwsze spotkanie. Także rozpoczniemy formację. To jest formacja dwuletnia. I po to, żeby stworzyć ośrodki w różnych parafiach, do których będą mogły uczęszczać zwłaszcza młode małżeństwa, które potrzebują pomocy, które, no jak myślę, jak każde małżeństwo przeżywa swoje trudności, swoje piękne rodzinne chwile. Tak, to jest nawet więcej niż poradnictwo rodzinne. Mamy też przecież te rekolekcje dla młodych małżeństw, które są rekolekcjami w ciszy, rekolekcjami bardzo ciekawymi. Ostatnio byłem na spotkaniu w Chodyszewie, prowadzony przez księdza naszego Józefa Kozłowskiego, odpowiedzialnego za duszpasterstwo rodzin. Nie chcę zdradzać treści właśnie tych spotkań, bo to trzeba odkryć samemu. Jest naprawdę bardzo ciekawa forma i z tego, co się zorientowałem, to może na początek jest takie duże pytanie, jak to będzie, a potem z dużym zadowoleniem i wdzięcznością młode małżeństwa z tego kursu rekolekcyjnego wyjeżdżają. Także mamy różnych inicjatyw sporo i trzeba dalej pracować, bo pole jest ogromne. Posługa i życie kapłańskie księdza arcybiskupa szczególnie jest związane z misjami, przynajmniej było do czasu właśnie posługi w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Ekscelencjo, jaka jest misja ruchu Światło Życia we współczesnym świecie, pośród młodzieży, pośród rodzin? Ja myślę, że pierwsza rzecz, Kościół z natury swojej jest misyjny, a więc każdy chrześcijanin musi się czuć misjonarzem. W tym szerszym znaczeniu, w tym węższym znaczeniu, ad extra, ad intra. Także ruch Światło Życia, myślę, że jest takim ruchem, który może czuć się ruchem misyjnym ad intra. Bo przecież głosić Ewangelię każdy ma za zadanie. To jest zadanie, które dał nam Jezus Chrystus, odchodząc przed wniebowstąpieniem. I my jakoś zaciągamy wobec Jezusa dług w tym zakresie na samym Chrzcie Świętym, kiedy właśnie przyjmujemy wiarę, a wiara to jest dar. To jest ogromny dar, który otrzymujemy i tym darem trzeba się dzielić. Ten dar trzeba nieść innym. Dlatego myślę, że ruch Światło Życie może doskonale się włączać właśnie w tą wielką odpowiedzialność Kościoła i prowadzić misję pośród swoich rówieśników w zależności od grup, czy to dzieci, czy młodzieży, czy osób dorosłych, małżeństw, czy jeszcze innych. Także ja myślę, że Ewangelia jest tak wielkim zadaniem i tak różnorodnym zadaniem, że każdy może się znaleźć i każdy może głosić i każdy powinien głosić. A to, co mówi papież Franciszek, bardzo mi się te słowa podobają, że każdy na tyle się staje ewangelizatorem, na ile przeżyje spotkanie z Jezusem Chrystusem. I tutaj ruch Światło Życie, no przecież prowadzi ku Chrystusowi. Chrystus jest światłem, świeca zapalona jest symbolem obecności Jezusa Chrystusa. Dlatego to połączenie, myślę, że jest mocne i powinno być mocne. I myślę, że to wybrzmiewa. Ja mówię, w tej chwili nie mam kontaktu za bardzo aż tak z ruchem Światło Życie, ale to, co pamiętam z moich czasów i to, o czym słyszę tutaj od naszych duszpasterzy odpowiedzialnych za ruch Światło Życie, to wszystko jest. Dzisiaj to zostało jeszcze udoskonalone i poszerzone, także całe stopnie wtajemniczenia czy formacji w ruchu Światło Życie przygotowywały właśnie do tego, żeby być człowiekiem świadomym, chrześcijaninem utożsamiającym się do końca z Jezusem Chrystusem, chrześcijaninem, który jest posłany potem, bo po to otrzymuje całą to bogactwo formacji, po to, żeby potem się dzielić z innymi i stać się misjonarzem ad intra. Ekscelencjo, dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie, za rozmowę i prosimy o przesłanie związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia dla tych wszystkich, których łączy ruch Światło Życie. Światło Życie, dwa słowa, które bardzo mocno są związane ze sobą. Jezus, który narodził się w Betlejem, jest światłem i jest życiem dla każdego z nas. Dlatego żyjcie tym Jezusem Chrystusem, nieście tego Chrystusa ku innym, dzielcie się Nim ze wszystkimi i otwórzcie się na Jego obecność, a wtedy będziecie prawdziwymi Jego przyjaciółmi. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze. Dobrze, niech się dobrze dzieje. I zapraszamy na spotkanie 31 aktualne, chyba tak? Chyba tak, no, 31 grudnia. Tak, chyba tak, chyba tak. Będą wtedy właśnie rodziny najczęściej.
taki drobny, że młodzieżowy. O, jaki piękny. Dziękuję bardzo. A to co tu jest? Mój zapłat, dziękuję. Oj, ale wiecie co? To chyba tu spałaszujemy to razem.